Dlatego, że 8.40 przed mikrofonem w studio RDC Piotr Gursztyn. Dzień dobry, i nasz gość Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. A po wczorajszych obchodach mam takie pytanie. Czy to był zamach? To nie ma nic wspólnego z obchodami. Ja wiem o tym, ale co było czczone wczoraj? Czcimy katastrofę? Tych, którzy zginęli. Ale w katastrofie czy w zamachu? Ci, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Natomiast czy to był zamach, czy to był wypadek lotniczy, tego przecież jeszcze nie wiemy, chociaż coraz więcej jest poważnych, uzasadnionych hipotez, że nie był to zwykły wypadek lotniczy. Ja sam zaraz po tym, co się stało 3 lata temu, byłem przekonany, że to po prostu katastrofa, a teraz już przekonany nie jestem. Bo jak zamach, to kto? Myślę, że snucie w tej chwili takich hipotez nie jest rzeczą właściwą. Ale to jest podstawowa. Przy rozmowie o każdym zamachu... Natomiast oczywiście jest to rola dziennikarstwa śledczego, ale przede wszystkim urzędników państwowych, którzy powinni to wyjaśniać, a tego nie czynią. Bo skoro lider partii mówi o zamachu, to podejrzewam, że to się może stać linią partii w takim nawet sposób niezadekretowany. Ludzie generalnie nie lubią publicznie kłócić się z własnym szefem. Jest tak, że coraz więcej wskazuje, że były wybuchy na pokładzie samolotu Tu-154M tuż zanim nastąpiła śmierć ludzi, którzy na tym pokładzie byli. Pytanie, jakie było źródło tych zamachów, źródło tych wybuchów. No, to jest pytanie, na które musi odpowiedzieć śledztwo. Szkoda, że polscy prokuratorzy dopiero po latach badają rzeczy, które powinni badać zaraz po 10 kwietnia. No ale to jest konsekwencja tego, że się oddało śledztwo Rosjanom, a Rosjanie po prostu robili to, co chcieli w tej sprawie. To, że do tej pory nie ma wraku w Polsce tego samolotu, czyli nie ma czarnych skrzynek, które są, przecież to są materialne dowody w tym śledztwie, no to w sposób oczywisty to śledztwo bardzo utrudnia. O tych wybuchach mówią ludzie, czy właściwie szef tego zespołu, Antoni Macierewicz, bo jest ten zespół parlamentarny badający przyczyny katastrofy. No ale zespół, czy pan minister Antoni Macierewicz, nie mówią tego tak sobie, tylko jest to kwestia długotrwającej pracy zespołów ekspertów i krajowych, i zagranicznych, którzy wykonali robotę nie, można powiedzieć, że zamiast niejako prokuratury czy służb państwowych i my czekamy na merytoryczne polemiki z tymi tezami, z tymi hipotezami, z tymi wyliczeniami również, przecież takowe są. Na razie z drugiej strony są tylko połajanki, propaganda, są epitety, a nie ma merytorycznej polemiki. Szkoda, że propozycja nasza, aby doszło do publicznej, otwartej dyskusji samych tylko ekspertów, podkreślam, samych tylko ekspertów, bez polityków, ta propozycja nie została podjęta przez stronę rządową. Pan Lasek takiej dyskusji nie chciał. Czy Antoni Macierewicz nie szarżuje zbyt ryzykownie, kiedy mówi na przykład o 3 osobach, które przeżyły tę katastrofę? Ja wiem, skąd to się wzięło. Rzeczywiście w sobotę w doniesieniach się to pojawiało. Potem to zniknęło. Ja gdybym miał taką wiedzę, no to albo bym zgłosił to do jakichś organów, albo gdyby potem się pojawiła ta wiedza, albo bym milczał, nie potrafiąc jej udokumentować. Wiem, że pan minister Macierewicz, który jest przewodniczącym zespołu parlamentarnego do spraw zbadania tej tragedii, dysponuje poważnymi przesłankami, które wskazują na to, co powiedział, ale czekamy, aż te przesłanki staną się mocnymi dowodami, dlatego wtedy będzie to przedstawione. Teraz wydaje się, że na to jest za wcześnie. No, powiedział to.
Stworzył fakt medialny, jak, można jak powiedzieć, używając złego określenia, no ale to jest już przedmiot debaty. Oglądał wczoraj transmisję, bo była ona i w Telewizji Trwam, ale także w TVN24 czy w TVP Info posiedzenia zespołu parlamentarnego. O tym mowy nie było, aczkolwiek coraz częściej ta teza się pojawia. Myślę, że jak będzie mocniej uargumentowana, to na pewno stanie się przedmiotem publicznego spotkania zespołu ministra Macierewicza. Jedno z takich haseł na wczorajszych obchodach było: rząd obalimy, Smoleńsk pomścimy. To hasło jakichś demonstrantów? Czy pan uważa, że to jest jakaś linia przewodnia, pod którą partia by się podpisała? Przecież nie ma i nie powinno być cenzury. Generalnie ten rząd jest bardzo zły i warto go obalić kartką wyborczą. To, że opozycja chce obalić dany rząd, to ja rozumiem, tylko mi chodzi o tę drugą część. Smoleńsk pomścimy, no na kim? Ja bym chciał, abyśmy my wszyscy uczcili i czcili cały czas tych, którzy zginęli za Polskę w Smoleńsku. Mi osobiście uczucie zemsty jest obce, ale nie chciałbym, aby w przyszłości nikt nigdy, żadne państwo ościenne nie ważyło się skrzywdzić polskiego prezydenta, ktokolwiek nim będzie, i polskiej elity wojskowo-politycznej i obywatelskiej, która była na pokładzie TU-154M. To wywód teoretyczny teraz, czy jakaś taka aluzja? Nie, no, ja bym chciał, żeby w przyszłości państwo polskie było tak silne, aby nikt nie poważył się podnieść rękę na przywódcę i przywódców polskiego państwa. A w przyszłości było tak, że tej najbliższej, niedawnej? No, nie wiem, jak było 10 kwietnia 2010 roku. To wyjaśni śledztwo, ale jeszcze raz podkreślam, że ja sam, jak bardzo wielu Polaków, 10 kwietnia po południu, czy 11 kwietnia, czy nie wiem, w maju 2010 roku, uważałem, że to był wypadek lotniczy. Teraz widzę, obiektywnie mówiąc, że jest coraz więcej danych wskazujących, że nie był to zwykły wypadek. I tyle. Mieliście, mówię, tak spróbuję to na chłodno podejść do tego, jako do wydarzenia politycznego, bo to też jest oczywiście wydarzenie polityczne. Mieliście wczoraj swój dzień. Ale co dalej z Prawem i Sprawiedliwością i z obalaniem rządu? Znaczy, ja nie chcę używać słowa obalać rząd, bo raczej... Ustaliliśmy, że robimy to za pomocą kartki wyborczej. Tak. Jest to prawo każdej opozycji. Tak. Rocznica jest raz na rok, ale my oczywiście pamiętamy 10 każdego miesiąca. Są msze święte, jesteśmy obecni na Powązka, składamy wieńce. Myślimy o wszystkich, podkreślam, wszystkich ofiarach katastrofy 10 kwietnia 2010 roku, ale dzisiaj, jutro, pojutrze to czas, kiedy będziemy mówić o gospodarce, która jest w stanie fatalnym. Tak na marginesie, zwracam pańską uwagę, że w Europie mamy wizytę sekretarza skarbu USA, Jacoba Jailiu, który mówi Kaczyńskim. On dzisiaj, nowy minister administracji Baracka Husseina Obamy, mówi w kwestiach gospodarki to samo, co Jarosław Kaczyński mówi od paru lat, że podczas kryzysu trzeba poluzować, że trzeba skupić się na kreowaniu miejsc pracy, że trzeba uelastycznić gospodarkę. Bardzo się cieszymy, że sekretarz skarbu USA, ten nowy, jego nazwisko pisze się Lew, ciekawe, że on pokazuje to, o czym my mówimy od dawna. Mam nadzieję, że niektórzy ci, którzy nie chcieli słuchać Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ to mówił PiS, no teraz, jak mówi to amerykański sekretarz skarbu, uznają, że to my mieliśmy rację. A więc sprawa gospodarki to kwestia kluczowa. My jesteśmy w tej chwili jedyną realną, poważną alternatywą w sensie ekonomicznym i socjalnym dla rządu. I różnego rodzaju tego typu konferencje, wnioski, odwołanie ministrów i tak dalej. Rutyna.
No, ten rząd jest taki, że w zasadzie tam co tydzień powinien minister odchodzić. Sam pan jako bardzo znany i wybitny dziennikarz, doskonale pan wie, że sam pan mógłby wymienić teraz przez kilkadziesiąt sekund. No, tylko, że nic z tego nie wyniknie. My nie jesteśmy niepoważni jak Platforma, która kiedyś chciała odwołać wszystkich naraz ministrów rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego. Będziemy kolejne wnioski stawiać i, że tak powiem, nie jest jakiś plan polityczny, tylko po prostu życie nam dostarcza dowodów. No, myśmy nie przewidywali, że będzie awantura o Jamał 2, że minister Budanowski, premier Tusk i pan wicepremier Piechociński, jak w czeskim filmie, nikt nic nie wie, sorry, to nie czeski film, to polski film dokumentalny o nazwie Koalicja PO-PSL. No dobrze, a kto jest winny w przypadku rury Jamał 2 po polskiej stronie? No, jeżeli jest instytucja rządowa, to jako minister konstytucyjny, to dwukrotny, człowiek, który wie, jak to się tworzy, no to mogę powiedzieć tak, taka instytucja rządowa jest przyjmowana na posiedzeniu rządu. I pan premier Tusk, jeżeli się z nią nie zapoznał, bo w tym czasie oglądał jakiś mecz, czy, znaczy nie wiem, co było ważniejsze, instrukcja związana ze spotkaniem, które dotyczyło obszaru strategicznego dla każdego państwa, a zwłaszcza dla państwa, no, w pewnym sensie frontowego, jakim jest Polska na styku Unii Europejskiej i Rosji. Ale to o co tu chodziło pana zdaniem? Bo rząd od razu bardzo gwałtownie zareagował, że nie ma mowy o obchodzeniu Ukrainy dookoła. No dobrze, to nie krasnoludki środka Marysia i nie jakiś dziennikarz zaproponował to, tylko podpisane zostało memorandum z udziałem, uwaga, szefa spółki z udziałem Skarbu Państwa, w którego radzie nadzorczej wiceprzewodniczącą jest pani prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która jest z nominacji ministra skarbu, a więc ludzie ministra skarbu, ludzie, którzy rządowi zawdzięczają stanowiska, podejmowali, akceptowali pewne decyzje. A potem minister skarbu bardzo gwałtownie zareagował na to negatywnie. To jest pytanie właśnie, pana zdaniem, o co tu chodzi? No, być może chodzi o to, że minister skarbu nie kontroluje tego, co się dzieje w obszarze jego funkcjonowania, że tam... Kota nie ma i myszy harcują, tak? W tym samym momencie chciałem to powiedzieć, więc aż się boję, jak pan będziesz to czytał dalsze moje myśli. Ale tak naprawdę właśnie chciałem to powiedzieć. A to nie jest taka pierwsza sytuacja. No mamy tydzień temu sytuację, w której minister, 10 dni temu, minister Nowak mówi publicznie, to nieprawda, że jak premier Kaczyński mówił, że zbudowano 1000 kilometrów dróg ekspresowych, ponieważ zbudowano 2200. I w tym samym dniu z jego resortu, resortu minister Nowaka, przychodzi odpowiedź na interpelację posłów Prawa i Sprawiedliwości, że zbudowano 1050 kilometrów. Znaczy, to rzeczywiście w tym rządzie ministrowie w ogóle nie wiedzą, co się dzieje w ich resortach. No, resorty wysyłają kompletnie sprzeczne sygnały z tym, co robią ministrowie konstytucyjni. No, to jest ale może z tym gazem było tak, bałagan, że strona rosyjska puściła wrzutkę, w Polsce wszyscy zachowali się tak, jak można było przewidzieć. Opozycja strasznie głośno zagrzmiała, że rząd jest zły i beznadziejny. Nie, rząd zaczął wykonywać chocholi taniec. No, Rosjanom się udało to, co chcieli. Gdyby przecież opozycja słowem nie wspomniała nic do momentu, kiedy premier zapytany przez państwa, przez dziennikarzy, zaczął mówić, co? Ja nic nie wiem, nie słyszałem, a ja się dowiem, może zadzwonię do przyjaciela, nie wiem. No, w tym momencie uznaliśmy, że sytuacja, w której szef rządu, a także jego podwładni ministrowie nic nie wiedzą w sprawach strategicznych, wymaga natychmiastowej interwencji i to podjęliśmy. Natomiast z całą pewnością taka sytuacja nie mogłaby się znaleźć w normalnym zachodnioeuropejskim kraju, bo tam szef rządu no generalnie wie, co w rządowej trawie piszczy, a to była trawa z całą pewnością rządowa. Dziękuję. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję panie pośle. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Rozmawiał Piotr Gursztyn na zegarze 8.54.